Rekolekcje oddanie 33. Na 33 dni przed uroczystością niepokalanego poczęcia rozpoczynamy przygotowanie do konsekracji niepokalanemu sercu Maryi. Dzień 20. Rekolekcji oddanie 33. Aby ich ratować, przywołajmy Ducha Świętego, prośmy, aby przyszedł do naszej codzienności, do tego naszego spotkania, aby przyszedł do naszych serc, oświecił nasze umysły. Przyjdź, Duchu Święty, porusz nasze umysły, pomóż nam zrozumieć tajemnicę Boga, pomóż nam odnaleźć jedyną prawdziwą drogę do Jezusa, porusz nasze ludzkie serca. Naucz nas pełnić wolę Ojca. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, umocnij nas. Daj nam światło, abyśmy, tak jak Maryja, potrafili odpowiadać na głos Pana Boga, abyśmy, tak jak Ona, potrafili wypełniać tę wolę Bożą w naszym życiu. Duchu Święty, umocnij nas. Duchu Święty, prowadź nas. Modlitwa do świętego Józefa, akt zawierzenia rekolekcji. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Rozważanie dnia. Aby ich ratować. Oddać się to znaczy pozwolić Bogu działać. Zbawienie, ocalenie, ratunek to wszystko jest łaską. Przyjęcie łaski zależy jednak od wolnej woli człowieka. Zależy od naszej zgody. Zbawiać to znaczy dawać miejsce Panu Bogu. Mówił o tym biskup Edward Dajczak podczas jednej z homilii wygłoszonej w Częstochowie. Zbawcze posłannictwo Kościoła we współczesnym świecie nie ma polegać na wykonywaniu gigantycznych dzieł, na wymyślaniu ich. Wielkie rzeczy czyni wszechmocny, nie my, to On w nas działa. Nasza postawa uczniów Jezusa i całej wspólnoty Kościoła musi być najpierw dawaniem miejsca Bogu. Zbawiać to dawać miejsce. Maryja pokazała nam, jak można realizować dzieło Boga. Bóg skierował do niej słowo, ale decyzja była jej. Dobrowolna zgoda Maryi uczyniła z niej największą błogosławioną wszystkich czasów. Maryja jest naszym ratunkiem, ponieważ cała oddała się Bogu, pozwalając, aby Wszechmocny czynił przez nią wielkie rzeczy. Całkowite oddanie się Maryi ma między innymi takie dwa ważne skutki. Po pierwsze, Maryja staje się gwarancją naszego bezpieczeństwa. Jest to gwarancja pewna i niezawodna, ponieważ gwarancja Maryi opiera się na Bogu i na Jego Słowie. Drugim skutkiem naszego całkowitego oddania się Matce Bożej jest to, że stajemy się tak jak Ona, narzędziem ratowania dusz. Dlaczego całkowite oddanie jest aż tak ważne? Ponieważ Maryja może w pełni ochronić i otoczyć opieką tylko to, co zostało jej oddane. Tak działa miłość.
Nic nie dzieje się pod przymusem. Lektura duchowa. Z książki doktora Emila Nuberta, Mój ideał, Jezus, Syn Maryi. Maryja, Synu mój, czy wiesz, że nie ma takiego położenia, w którym byś nie rozporządzał bronią apostolską najwyższej skuteczności, to jest modlitwą? Wierzysz zapewne, że można pracować nad zbawieniem dusz przez modlitwy, tak jak i przez głoszenie Słowa Bożego. Przyznajesz, że modlitwa jest pocieszającym zastępstwem działania dla starców, dla kalek, dla wszystkich, którzy nie mogą oddawać się zewnętrznym czynom gorliwości. Nie rozumiesz jednak jeszcze apostolskiej skuteczności modlitwy. Modlitwa nie jest źródłem zastępczym bezpośredniego działania. Ona jest bronią apostolską, której skuteczność o niebo przewyższa wszelką działalność zewnętrzną. Jezus przez 3 lata nauczał, przedtem zaś modlił się przez 30, ale przez 3 lata swojego apostolstwa zewnętrznego nie tylko noce spędzał na modlitwie, ale ciągle w głębi duszy ze swoim Ojcem rozmawiał i dialogował, jednocześnie słowem nauczając ludzi. Biada apostołowi nie modlącemu się. Jako miedź brzęcząca i cymbał brzmiący poświęca się. Męczy i może upada, nie czyniąc nic dobrego dla dusz. A jeżeli praca jego zdaje się wydawać owocna, zbawienna, to zawdzięcza jej błagalnym modłom nieznanej mu i nieznającej siebie duszy. On nie otrzyma za nie żadnej nagrody. Czyż nie widzisz, że inaczej być nie może? Albowiem nawrócenie, uświęcenie lub zbawienie duszy jest dziełem nadprzyrodzonym. Jakże można samą naturą zrobić rzeczy nienadnaturalne? Nadprzyrodzoność jest owocem, a łaska owocem modlitwy. Im więcej przyłożymy modlitwy, tym więcej dokonamy dzieł nadprzyrodzonych. Światło. Fatima oraz rodzina serca miłości ukrzyżowanej. Siostra Łucja mówi nam, Bóg jest jedynym, który może nas uratować. Chce to uczynić za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest tak dobra. Nie mają bowiem nikogo. 19 sierpnia 1917 roku Matka Boża wypowiada jedne z najbardziej niezwykłych słów. Słowa te rzucają wielkie i niespodziewane światło na temat ratowania dusz. Maryja mówi, módlcie się. Módlcie się dużo i składajcie ofiary za grzeszników, bo wielu idzie do piekła. Nie mają bowiem nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarowywał się. Zadziwiające jest to, że mówiąc o przyczynie potępienia, Maryja nie skupia się na jej grzechu. Oczekiwalibyśmy raczej innych słów Matki Bożej. Byłoby dla nas łatwiej, gdyby Maryja powiedziała, wielu idzie do piekła, ponieważ trwają w grzechach ciężkich, albo wielu idzie do piekła, ponieważ nie chcą się nawrócić i prosić o wybaczenie. Ale Maryja tego nie mówi. Mówi, że idą do piekła, ponieważ nie mają nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarowywał. Czy rozumiemy wagę i znaczenie tych słów? Mówią nam one, że modlitwa i ofiara są kluczem do ratowania dusz. Że modlitwa i ofiara mogą przełamać grzech i opór najzatwardzalszych serc. Słowa Matki Bożej mówią o zgrozo, że grzesznicy giną z powodu braku naszych modlitw oraz ofiar.
Dzieci z Fatimy nie tylko ze zrozumiałym, ale w sposób niezwykły, radykalny żyły tym na co dzień, co przekazała im Matka Boża. Podobnie jak Tereska od Dzieciątka Jezus, nie marnowały żadnej okazji do złożenia Bogu ofiary umartwienia lub cierpienia za grzeszników. Rodzina serca miłości ukrzyżowanej. W pierwszej połowie XX wieku Pan Jezus zbudził w Polsce wspólnotę, której przekazał wiele cennych świateł dotyczących ratowania dusz oraz życia w pełnym oddaniu się Matce Bożej. Duchowość wspólnoty została zawarta w tak zwanych dialogach, które Pan Jezus prowadził z ich założycielką, Ludmiłą Krakowiecką. Wspólnota została zatwierdzona prawem kościelnym i nazwana Rodziną Serca Miłości Ukrzyżowanej. Ojcami duchownymi tej rodziny byli wybitni polscy kapłani, ksiądz Marian Piątkowski oraz ksiądz Aleksander Woźny. W 1949 roku Ludmiła Krakowiecka spisała Boże obietnice dla osób, które będą żyć jej duchem. To dzieło na wskroś wynagradzające, zdobywcze, wyrywające miliony dusz piekłu i szatanowi. Cierpieć będziecie wszyscy i zdobywać im dusze. Nie było dotąd, odkąd Ziemia istnieje, większego dzieła miłości. Nie było zarazem większej nędzy oddanej na usługi Boga, by przez nią działał pewnie, swobodnie i na ślepo. 13 lipca 1956 roku Ludmiła zapisała słowa, które miała jej podyktować Matka Boża. W życiu każdego człowieka na ziemi tak się kończy, niby cień przemija. I ziemia się skończy i przeminie. Tylko dusze żyją wiecznie. I warto tu żyć tylko po to, by je ocalić. I warto dlatego wycierpieć wszystko, wszystko za dusze. Więc zgódźcie się cierpieć za nie. Nie tylko cierpieć, ale całe życie oddać za wszystkie dusze, abym mogła po śmierci przytulić do serca i oddać Jezusowi na wieczność całą. I możecie to zrobić naprawdę. Możecie ratować duszę, jeżeli naprawdę całe swoje życie złożycie w moje ręce bez zastrzeżeń, biernie, bez sprzeciwu i z radością. Mnie. Bo Jezus chce, bym was wychowywała i od dziś was wychowywać będę. Będziecie gwardią honorową mojego niepokalanego serca. Wezwanie dnia. Bóg ratuje duszę przez Maryję, a Maryja może się najpełniej posługiwać tymi, którzy jej się całkowicie oddadzą. Wśród nich szczególnie ważną rolę pełnią kapłani. Przez kapłana, który jest jej oddany, Maryja uratuje najwięcej dusz. Jeśli tego nie zrozumiesz, przypomnij sobie Ojca Pio, świętego Jana Bosko, Maksymiliana Kolbe czy Jana Pawła II. Trudno szczególnie, dlatego ważna jest modlitwa w tej intencji, aby kapłani oddawali się całkowicie Panu Jezusowi, oddawali przez Jego Matkę, przez Maryję. W tym celu powstało dzieło Modlitwa za kapłana. Odmów dziś tę krótką modlitwę, wstawiając w miejsce imienia imię kapłana, którego znasz i za którego chcesz się modlić. Modlitwa. Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanem. Tu w ciszy pomyśl, za którego kapłana chcesz ofiarować tą modlitwę.
U stóp Maryi, Królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Zbudź w Nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz, Maryjo, łaskawie na tego kapłana, by Tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie. Królowo kapłanów, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Odmówienie tej modlitwy to około 1,5 minuty. Obecnie modlą się nią codziennie ponad 25 tysięcy ludzi. Może i Ty chcesz dołączyć do niej. Owocem tej modlitwy są niesamowite. Bardzo wielu kapłanów oddaje się w ręce Matki Bożej. Dziś o wielu kapłanach można powiedzieć to samo, co powiedziała Matka Boża o grzesznikach. Nie mają nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarował. Z Księgi Tobiasza. Wstała i ona, i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. Łaska jest owocem modlitwy. Wszystko jest łaską. Wszystko jest owocem modlitwy. Poprzez modlitwę wchodzimy w relacje z Panem Bogiem i otwieramy się na łaski, tak jak Maryja otworzyła się na łaskę zwiastowania. I wszystko to, co usłyszała od Boga, zachowywała w swoim sercu i rozważała. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Odmówmy wspólnie 4. tajemnicę części Różańca Świętego Światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, jako grzesznik płaczący przed Tobą staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.